Norma Jean, niechciane dziecko. Przyszła na świat w szpitalu w Los Angeles 1 czerwca 1926 roku o 9:30 jako Norma Jean Mortensen. Jej imię było wyrazem fascynacji matki aktorką Normą Talmadge. Matka Normy, piękna o delikatnej urodzie, Gladys Perbaker Mortensen, miała dwóch mężów, ale żaden z nich nie był ojcem przyszłej gwiazdy. Tak naprawdę do dziś nikt nie wie, kto nim był. Kiedy Gladys Mortensen urodziła przyszłą aktorkę, miała 20 kilka lat i pracowała jako montażystka w Consolidated Film Industries. Najprawdopodobniej ojcem dziewczynki był przyjaciel matki z pracy, Stanley Gifford. Gladys nie miała nikogo, kto mógłby zająć się niemowlęciem. Nie mogła też porzucić swojej pracy. W jej życiu nie było miejsca na macierzyństwo. Jak to później ujęła sama Norma, prawdopodobnie byłam pomyłką. Moja matka mnie nie chciała. Pewnie jej zawadzałam i musiałam ściągnąć na nią hańbę. Norma przez wiele lat szukała swojego ojca, o którym nic nie wiedziała i którego prawdopodobnie nigdy nie poznała. W jej marzeniach był to sam Clark Gable, jeden z najsłynniejszych wówczas amantów kinowych. Norma miała przyrodnie rodzeństwo z pierwszego małżeństwa matki, brata i siostrę, które wychowywane było przez rodzinę męża Gladys, Martina Mortensena. Matka nie zajmowała się również i Normą. Pierwsze 7 lat życia dziewczynka spędziła w rodzinie zastępczej, w małym, skromnym mieszkaniu Alberta i Idy Bolendrów. Gladys czasem odwiedzała córkę w weekendy. Dawała jej wtedy prezenty i zabierała do kina. Ale jej wizyty były na tyle rzadkie, że dla Normy nie była matką, lecz po prostu panią z czerwonymi włosami. Dopiero w 1934 roku przez kilka miesięcy mieszkały razem. Był to jedyny dłuższy okres, jaki wspólnie spędziły. W rodzinie Gladys od pokoleń pojawiały się choroby psychiczne. Cierpiała na nie babka Merlin, która wyrokiem sądu została zamknięta wraz z mężem w zakładzie psychiatrycznym. Również matka Normy przeżywała kolejne załamania nerwowe i trafiła w końcu do szpitala dla psychicznie chorych. Gladys Baker większość pozostałych lat swojego życia, aż do śmierci w wieku 81 lat, 11 marca 1984 roku, spędziła w zakładach psychiatrycznych z diagnozą schizofrenii ze skłonnościami paranoidalnymi. Opiekę nad dziewczynką przejęła zaprzyjaźniona z rodziną Grace McKee. Troszczyła się o Normę, rozpieszczała i starała się ją rozumieć. Niestety trwało to krótko. Ciocia McKee zakochała się, a w domu jej nowego męża nie było już miejsca dla małej dziewczynki. W wieku 9 lat Norma Jean trafiła do domu dziecka. Nie była tam szczęśliwa. Po latach powiedziała: w sierocińcu rodzice wszystkich dzieci umarli. Ja miałam przynajmniej matkę, ale ona mnie nie chciała. Zbyt się wstydziłam, aby próbować to wyjaśnić innym dzieciom. Szczęśliwa byłam tylko wtedy, gdy zabierano nas do kina. W 11 roku życia trafiała do kolejnych rodzin zastępczych. Dobrze wspominała tylko jedną, dom Edith Annie Etchison Lower, która kochała późniejszą gwiazdę i była dla niej wyrozumiała. Niestety, kiedy Norma skończyła 14 lat, Edith Annie zmarła. Zaopiekowała się nią ponownie Grace McKee. Wychowywana przez tak wiele różnych osób i w tak wielu rodzinach, dziewczynka nie miała warunków do stworzenia stabilnej osobowości. Odczuwała ciągłą potrzebę akceptacji, a jednocześnie bała się odrzucenia i samotności. Marilyn Monroe, wspominając swoje młode lata, opowiadała o co najmniej 10 przypadkach molestowania seksualnego, z których pierwsze przeżyła już w wieku 6 lat. Nie wiemy, jak było naprawdę, gdyż miała zwyczaj zmyślania różnych historii. Jednak nawet jeśli przyjmiemy, że część z tych opowieści była zwykłym fantazjowaniem, trudno uznać jej dzieciństwo za szczęśliwe. Na pewno mogło napawać lękiem przed przyszłością i zaowocować brakiem poczucia własnej wartości. Również początki dorosłego życia przyszłej gwiazdy były trudne. Pierwsze małżeństwo Normy Jean z przystojnym sąsiadem Jimem...